Czcigodni księża arcybiskupi, księża biskupi, drodzy kapłani, drogie siostry, zakonne bracia i siostry. W swojej homilii, w której ksiądz profesor zawarł tyle ważnych i prawdziwych słów, powiedział między innymi, że ojciec Aleksander był przewodniczącym Wydziału do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. I pragnę w imieniu tego właśnie wydziału, w imieniu wszystkich zakonów, w imieniu wszystkich zgromadzeń, w imieniu wszystkich instytutów, w imieniu dziewic konsekrowanych, w imieniu wdów konsekrowanych i wszystkich stowarzyszeń pożegnać wieloletniego, odpowiedzialnego za ten właśnie wydział. Ojcze Aleksandrze, miałeś wiele miłości i tą miłością potrafiłeś się dzielić. I to, że dzisiaj jesteśmy tak licznie zgromadzeni na Twoim pogrzebie, o tym świadczę. Prowadzenie wewnętrzne jest bardzo trudne, ponieważ godziny spędzone w konfesjonale, godziny spędzone na rozmowach, na konferencjach ascetycznych, tego się nie widzi, ale to jest kontakt bardzo istotny, bardzo ważny i osobisty. I ten tytuł, którym się do Ciebie zwracano do ostatnich dni, Ojcze, oddaję tę najważniejszą relację, że rodziłeś ludzi do życia z Panem Bogiem. I to jest coś pięknego, ważnego. W swoim życiu potrafiłeś z jednej strony zachwycić się świętym Janem Bosko, ale także zrozumieć zarówno kapłanów diecezjalnych, a potem także wszystkie zakony, zgromadzenia i stowarzyszenia, których objąłeś duchową opieką. Robiłeś to pięknie, cieszyłeś się z każdej nowej inicjatywy, z każdego nowego stanu. I dzisiaj każdy z nas chciałby powiedzieć Tobie dziękuję. Wiemy, że teraz to nasze podziękowanie i tę naszą wdzięczność możemy wyrazić w modlitwie za Ciebie w mszach świętych ofiarowanych w Twojej intencji. Serdecznie Bóg zapłać za Twoją opiekę. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.